Od kilkudziesięciu godzin jest ponownie w Opolu. To miasto jest jej dokładnie znane, ale w zupełnie innej roli była wtedy. Teraz przyjechała pomoc. Katarzyna Senczenko, dziennikarka, studentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu jeszcze kilka lat temu. Teraz prosto z drogi z Kijowa. Kasiu, witam cię w Opolu. Za tobą bardzo długa, ciężka podróż, no i bardzo trudne chwile. Tak jest, tak, bo było bardzo ciężko, było strasznie, ale jednak powiem, że nie wiem, kiedy było gorzej, bo wtedy była blisko swoich, no, swoich ludzi, a na razie oni są bardzo daleko i ja nie wiem, czy mogę pomóc, robię co mogę. Na razie jestem w wolontariacie opolskim i no, robię co mogę najlepiej. Jestem dziennikarką i fotografką, byłam i na razie wspieram medyjnie pracę wolontariuszy informacyjnie. No i nie wiem, wierzę, że to pomoże chociaż w jakimś stopniu moim ludziom. To tu po prostu przyjeżdżają matki z dziećmi i chciałbym powiedzieć, że bardzo dziękuję ludziom z Opolu, bo mamy tyle miejsc do zamieszkowania, mamy tyle jedzenia, tyle różnych potrzebnych rzeczy dla ludzi, którzy przyjeżdżają tu, że po prostu to miło widzieć, miło i jestem bardzo wdzięczna. Kasiu, nie mogę cię oczywiście nie zapytać o te twoje lata pracy. Pracowałam kreatywną dyrektorką w agencji, która się zajmowała wideo i fotokontentem. Dlatego właśnie nie robiłam wiadomości, nie pracowałam w tym okresie. Jednak przez cały czas mieliśmy no, taki fon informacyjny, tło informacyjne, że coś będzie, że będzie wojna. Jednak wiele ludzi mówili, że nie będzie wojny, że to jest wojna informacyjna, że to jest wariactwo, że to jest niemożliwe u naszym wieku, teraz, w naszym czasie. Nie może czegoś takiego być, bo wszyscy zginiemy w tej wojnie, bo to jest straszne, tak nie może być, bo finansowo nawet zginiemy, bo no, to będą konsekwencje. I nikt nie wierzył. I jednak mamy wierzyć już, bo mamy właśnie wojnę. I obudziłam się w czwartek o 6 rano przez to, że moje miasto była... Mieszkasz w samym Kijowie, prawda? Mieszkałam w centrum Kijowa. I że był obstrzał rakietny. I przez właśnie do mnie przyszła sąsiadka i powiedziała: Kasia, strzelają. Mamy coś robić. No ja powiedziałam, ubieraj się, mamy coś robić. Nikt nie wiedział, co mamy robić. Ona powiedziała, że chce do wsi, do swojej rodziny i chce jechać autobusem. Ja powiedziała, jesteś wariatką, nie da się jechać autobusem. Zadzwoniła do kolegi, on przyjechał za 15 minut samochodem, odebrał nas i w czwórkę pojechaliśmy do wsi, gdzieś 300 kilometrów. I to było takie straszne, bo nie mieliśmy paliwa dość paliwa. Przyjechał jej brat z kanistrą, z paliwem. Wszyscy pomagają jeden odną i jechaliśmy z koloną techniki wojennej i w kolonie tanków jechaliśmy i to było takie, nie chciało się wierzyć, co się dzieje. Przyjechaliśmy do wioski, ale jednak ona jest na kordonie z Białorusią, na granicy z Białorusią i myślałam, że będziemy tam bezpiecznie, ale jednak nie, bo przez dobę tam już też się rozpoczął alarm przeciw lotniczy i chowaliśmy się pod ziemią, no, gdzie mieliśmy, tam się chowali i zdecydowałam się, że mam coś robić, że nie może tak być, że po prostu będę siedziała pod ziemią, uciekała, jak ktoś przyjdzie, przylecie. I no, zdecydowałaś się, że to będzie ta pomoc tu, że najlepiej przekroczyć granicę, przyjechać nie do Polski, walczyć. Czy nie, tak? No, jestem dziewczyną, nie umiem walczyć, naprawdę. Myślę, że po prostu bardzo szybko by mnie zabili. A tak już mogę wspierać ludzi, którzy tu przyjeżdżają i jakąś realną pomoc dawać ludziom. No tu ja po prostu będę dłużej potrzebna. Mnie tak się wydaje, nie wiem, tak się zdecydowałam. I odebrali mi do granicy z Polską ludzi, których żadnego razu w życiu nie wiedziałam. Wszyscy pomagają. Żadnego razu w życiu nie wiedziałam. Dwa chłopaki odebrali mnie do granicy. Razem z ich kobietami, z ich rodziny, przekraczyliśmy granicę. To było ciężko, jednak na razie to jest po prostu cud, że to zrobiliśmy.
I coś zdecydowałaś się, że nie Przemyśl, że nie gdzieś miasta bliżej granicy, tylko Opole, które znałaś, no dlatego właśnie, przyjechałaś? Właśnie, wiem, że tu będę jak poczuwać się, więc normalnie, na szybko może się ogarnąć i już coś robić, komuś pomagać. Nie mogę nie zapytać jednak i nie wrócić do tych tragicznych momentów. Co największe, że tak powiem, zrobiło spustoszenie w twojej głowie, w twoim sercu? Te obrazy, które my widzimy tylko częściowo, telewizyjne, a wielu z was było, mówisz o Kijowie, który dziś broni się heroicznie z prezydentem Zełenskim. Obrazy? Dobre, wiele mam. Małe dzieci, które stoją w nocy, -5, płaczą, nie wiedzą, co się dzieje, starają się spać, jak się nie udaje, i matki trzymają ich na rękach, a już tak ręce bolą, że nie wiedzą, co robić. Jak czujesz alarm przeciwlotniczy i myślisz, że to może jest ostatnia chwila twojego życia i po prostu piszesz do swoich bliskich ludzi, że kocham cię. Nie wiem, co będzie dalej, jednak cię bardzo kocham. Kiedy widzę, jak w messengerach moi bliscy ludzie w Kijowie przez cały czas się chowają. Część ich walczy. Walczy na wojnie. Walczy w wojsku. Walczy w jakiś... No jak mogą walczą. Robią te koktajle molotowa. Walczą jak mogą. I przez... wiem, że to są ludzie, z którymi pracowałam razem w agencji. One piszą scenariusze, scenaryści, fotografy, wideo, operatorzy, no, twórczy ludzie, różni mają zawody, jednak walczą. Ja widzę, jak mają broń na sobie, mają to wszystkie ubrania, a przecież ty jesteś scenarystą. Tak, ludzie mają jakieś wojenne doświadczenie, dlatego właśnie tam są. Jednak ja pamiętam, jak w czasie było wszystko normalnie, wszystko spokojnie. Nawet nie myśleliśmy, że coś takiego będzie, że ja będę się bała o każdą osobę, która tam jest. O swoich rodziców, o swoich rodnych, o swoją siostrę, o swoją najlepszą przyjaciółkę, która mi pisze każdego dnia, że nie wie, co będzie dalej. Że ona się zdecydowała zostać w Odessie. Że jak będą dawali broń, to weźmie broń, będzie chronić swój dom. I to jest wszystko straszne. Wszystko. Ja nawet nie wiem, co jedne mogę powiedzieć. To ja jak widzę, że moje kolegi, moje przyjaciele, u których na razie mieszkam, my przez każdy 10 minut patrzymy wiadomości, włączamy te wideo, patrzymy, jak ludzie walczą, umierają, walczą, giną. No i to wszystko jest strasznie. No nie możemy normalnie spać, nie możemy normalnie jakoś się ogarnąć. Staramy się robić wszystko, co możemy, na co mamy siły. Jednak wszystko jest straszne. No nie wiem, czy mogę coś wyróżnić z tego. Po prostu to jest jakiś cały, nie wiem... Kasiu, mówiłaś, wróciłaś teraz, co zamierzasz robić, bo zaczęłaś tę pracę w wolontariacie. Czym się będziesz zajmować, czym chcesz się przede wszystkim zajmować, bo z godziny na godzinę przybywa też obywateli Ukrainy u nas w Opolu. Mm-hmm. No, zajmuję się wsparciem informacyjnym, robię zdjęcia, piszę jakieś teksty. Staramy się jakoś komunikacyjnie pracować tak, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają, wiedzieli, co trzeba robić. Mm-hmm. Jakiś algorytm wypracować tego, jak... Co robić dalej. Na razie to jest trudne, jednak wiem, że za kilka dni już to wszystko będzie idealno, perfekcyjnie pracować. No właśnie tym się zajmuję. Jednak chciałam powiedzieć, że wiedziałam, że Polacy są cudowni ludzie. No wiedziałam, bo przez 3 lata tu mieszkałam. Jednak teraz jest tyle pomocy, tyle miłości ze strony Polaków, że jestem po prostu tak podziwiona, że no... Jesteście wspaniali, prosto. Serdecznie dziękuję. To jest... Chyba sami się w ogóle nie spodziewaliśmy, że w takiej sytuacji właśnie tak się wszyscy zachowamy. Zachowa się też społeczność cała europejska, nie tylko, tak jest, nie tak tylko jest. Polacy. Tak jest. Do mnie piszą ludzie z Austrii, do mnie piszą ludzie z Portugalii, do mnie piszą ludzie z Niemców, no, ze wszelkich krajów piszą, bo
no, mam jakąś dość aktywną audytorię na Facebooku i poprosiłam pisać do mnie, żeby dzieliła się z tym dalej. Ludzie mogli odbierać informacje i coś z nią robić. No i właśnie widzę, że tyle wsparcia jest w całym świecie. Że, Czyli jeżeli są Ukraińcy w Opolu, mogą się też z tobą kontaktować, też na pewno dużo łatwiej, szybciej językowo możesz też i pomagać, bo dla nich to będą pierwsze ciężkie godziny, kiedy przyjadą w dla siebie bardzo obce miejsce. Dla ciebie ono już jest oswojone, natomiast dla wielu z nich, zresztą umówmy się, w ogromnym wstrząsie przecież tu przyjeżdżają. Znam ten stres. Okej. Okay. Tak, oczywiście, że tak. Jednak mamy na razie jakąś strukturę. Wie pan, o co chodzi, tak? Strukturę. I jest ludzie, którzy zajmują się zamieszkowaniem. I ludzie, którzy zajmują się odżywieniem, tak? Żeby ludzie mieli coś jeść. Ja zajmuję się informacją. Jednak jak do mnie będą ludzie iść, to ja po prostu wiem, gdzie skierować. Rozumiem. No nie będę kwartyrowała na przykład, bo nie wiem gdzie. Jednak mamy ludzi, którzy wiedzą.